Nie mogłem się powstrzymać i kupiłem sobie ten awatar z dinozaurem. Chociaż w sumie, czy to na pewno jest dinozaur, ciężko stwierdzić. Ale to w ogóle nie jest temat tego odcinka. W każdym razie witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Bloons Tower Defense Battles 2 na moim kanale. Na samym wstępie oczywiście będę bardzo wdzięczny, jeżeli zostawisz pozytywną ocenę, bo wiadomo, że gdzieś tam pomoże to temu filmowi dotrzeć do większej ilości osób, także jeszcze raz z góry dziękuję. No i słuchajcie, my dzisiaj będziemy sobie grali Speed Battles. Jakoś tak, ten tryb pojawił się w grze już dawno, ale ja w sumie jakoś mega dużo go nie grałem. O, Doki, to będzie idealna mapa, bo my dzisiaj celujemy w late game. Weźmiemy sobie Ezidi ze skinem. No i tak, słuchajcie, jaką strategią będziemy grali? Zagramy sobie samolot, tak shooter będzie w ogóle super i Monkey Village. W ten sposób zagramy, bo tak shooter na Speed Battle jest idealny. O, w ogóle co to jest za emotka? Okej, całkiem fajna, chociaż widziałem, dzisiaj grałem przeciwko komuś, kto miał jakby ciekawszą emotkę do tego skina Ezidi. W każdym razie dzisiaj będziemy próbowali zbudować piąte tiery samolotu, będziemy się bawili może jakąś tą latającą fortecę, może zbudujemy ten piąty tier pod dolną ścieżkę, myślę, że byłoby super. Mapkę mamy mega sprzyjającą, więc być może ten odcinek zakończy się tylko i wyłącznie na jednej grze, tak może być. Słuchajcie, ogółem tak, Speed Battle, no to jak wiadomo, jest generalnie ciężka sprawa. Speed Battle to jest generalnie bardzo ciężka sprawa i polecam na Speed Battle brać tak shootera, bo naprawdę pomoże wam szczególnie na początku w takiej sytuacji jak tutaj. Bierzecie od razu środkową ścieżkę, później idziecie pod górną. Poza tak shooterem, nie wiem, może mag pod ognisko byłby dobry, może jakiś bomb tower, ciężko stwierdzić. Na pewno nie to, co on wziął. Statek raczej nie będzie jakiś mega dobry. Ale okej, muszę uważać, bo on ma statki. Na tej mapie statki są mega, mega mocne. Chociaż wybrałbym na jego miejscu łódź podwodną, bo raczej łódź podwodna jest mocniejsza od na ten moment od tej zwykłej łódki. Ma po prostu więcej przydatnych umiejętności, tak bym powiedział. Głównie wiadomo, chodzi o ten skill pod środkową ścieżkę, daje możliwość zdejmowania camo i tak dalej, i tak dalej. Ten skill pod środkową ścieżkę, mimo że został osłabiony, to jednak dalej jest mega, mega mocny. Także, no moim zdaniem lepsza jest łódź podwodna na ten moment, ale możecie dać znać w komentarzu, może przekonacie mnie, że tak nie jest. Słuchajcie, jak nagrywam ten film, to część z was już zapewne wróciła do szkoły, bo zakładam, że część osób, które mnie oglądają, jest taka szansa, że już do szkoły po prostu nie chodzą, może pracują. Może studiują, nie wiem tego, ale pamiętam, że zawsze jak o tym wspominam, to zawsze znajdzie się ktoś w komentarzu, kto pisze, że ma typu, nie wiem, 20 parę lat i tak ogląda moje filmy. Bardzo mi miło, bardzo mi miło, ale jeżeli jesteś młodszą osobą, to też mi miło, jak oglądasz. To nie jest tak, że wiecie, jak ktoś jest starszy i ogląda, to jest lepszy. Nie, nic z takich rzeczy. Mogłem tak sobie, myślę, postawić tego tak shootera niżej i wtedy, zobaczcie, jest szansa, że ten shuriken, to ostrze, zwał jak zwał, sięgałoby jeszcze na tą dolną ścieżkę. I to by było całkiem ciekawe, no ale niestety, teraz to już trochę przypał. Dobra, czy ja chcę postawić już samolot? Nie wiem, ja to bym chyba chciał postawić Monkey Village najpierw. Czy ja mogę je na przykład postawić, mogę je postawić tu? Pozbądźmy się tych kartonów, bo one mnie trochę rozpraszają, wiecie? Postawmy Monkey Village tu i zobaczcie. O, super, ten tak shooter jest w zasięgu Monkey Village. No i dobra, nasze jakieś takie pierwsze zmartwienie to są oczywiście fiolety, albo nawet taki zwykły rush, masa na przykład rainbowów. Bo na tym Speed Battle, no można dosyć szybko wysłać całkiem sporo rainbowów, no i to jest oczywiście potencjalnie problematyczne. Więc gdzieś tam powinienem się na to przygotować. Na razie pójdziemy sobie 2.03. Jest to tani upgrade, a myślę, że na pewno nam tutaj sporo pomoże. Właśnie w dobijaniu tych balonów na przykład, które przejdą przez tego pierwszego tak shootera. W ogóle powiem wam, że mam nadzieję, że tego po mnie nie widać, ale dzisiaj się totalnie nie wyspałem. W sensie tak totalnie jestem niewyspany, że masakra. Chyba po nagrywaniu tego filmu pójdę po prostu spać. Ale tak dzisiaj siadam do komputera i myślę sobie, dobra, wypadałoby coś nagrać. I potem mam takie, no dobrze, ale co? Bardzo się w ogóle cieszę, że spodobała wam się seria z Grow Castle. I jeżeli ktoś tutaj jest, kto czeka na następne odcinki, to prawdopodobnie kolejny odcinek będzie jutro, pojutrze, no będzie na dniach, bo seria wam się mega spodobała, mi się gra mega spodobała, więc bardzo się cieszę, bo to jest, ja bardzo lubię taką sytuację na YouTubie, bo to jest najlepsza możliwa sytuacja, kiedy mi się coś przyjemnie nagrywa, a wam się coś przyjemnie ogląda. Dobra. Teraz tak, czym ja bym chciał rushować? Na pewno to mi nie wystarczy, jeżeli on wyśle odpowiednio duży rush, to będzie przypał.
to absolutnie mi nie wystarczy. I teraz tak, mógłbym pójść pod primary training. Na razie pójdę tylko pod drugi tier na górze. To mi oczywiście doda speed ataku. Ale chyba będę chciał pójść pod środkową ścieżkę, wiecie? Jednak ten skill zwiększający speed attack, później oczywiście trzeci tier, który pozwala jednostkom w zasięgu bić jakby balony każdego rodzaju, to jednak jest kuszące. Dobra, dajmy widzenie camo. Cyk, pójdźmy pod samolocik. I czekajcie, widzenie camo szybciutko. Dobra, bo byłoby całkiem niebezpiecznie w sumie. No i co, chyba rushujemy podobnie jak on różowymi balonami. Zobaczcie, jak one tutaj błyskawicznie wylatują, naprawdę. Sposób na wyzerowanie sobie przychodu tymi różowymi balonami to jest... Czekajcie, bo w ogóle ja się tak zastanawiam, on... Czy on ma tu widzenie camo? Nie no, on nie ma tu widzenia camo. Jakiegoś mega, nie? Co on ma, co widzi camo? Ja bym go mógł pokonać, słuchajcie. Totalnie mógłbym go pokonać w tym momencie. Właśnie tym, co wysłałem, między innymi. Teraz będzie dostawał podwidzenie camo. Poszedł pod dolną ścieżkę, ale to by mu nie wystarczyło. W sensie, mogę go pokonać. Gdybym odłożył trochę golda i wysłał na niego camo rush taki naprawdę duży, to bym go pokonał, ale nie chcę tego na razie robić. Wydaje mi się, że na przykład camo fiolety by go pokonały. Na pewno by go pokonały, ale nie chcę tego na razie robić. Okej? Bo chcę skupić się na testowaniu. Mamy tu Spectre za 20 tysięcy, chyba nigdy jej nie kupiłem, więc słuchajcie, dzisiaj doczytałem, bo zawsze miałem taką rozkminę, czy Spectre, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, czy Spectre połączycie z dolną, czy z górną ścieżką. Otóż ma. Jeżeli pójdziecie pod górną ścieżkę, to z tego co się orientuję, te strzały mają wtedy większą przebijalność, czy coś w tym stylu. Dzisiaj to przeczytałem, tylko nie jestem pewien, czy tyczy się to czwartego tieru, czy dopiero piątego tieru pod dolną ścieżkę. W sumie to, wiecie co, dajcie mi chwilę. Klasycznie, pełna profeska. Zaraz wam powiem, bo mam to otworzone, to będę wiedział. For Spectras and Flying Fortress, darts gain extra pierce. Czyli dla Spectry również daje to extra pierce. Więc taka ciekawostka. Jakbyście kiedyś się zastanawiali, czy warto, czy nie warto, no to chyba warto. Chyba warto. Dobra. Łączyć jednak z górną ścieżką. Bo ja kiedyś się tak zastanawiałem, że okej, skoro to powoduje, że jest więcej dartsów, no to przecież Spectra przestaje atakować dartsami. To, czym atakuje Spectra, to nie są jakby dartsy, tak? Więc sobie tak myślałem, no czy to w takim razie cokolwiek daje. No otóż okazuje się, że daje. Więc to tak, żeby rozwiać wątpliwości. Szkoda, że tu nie mogę zmieścić tak shootera, o co tu chodzi. A nie, mogę, okej, dobra, super. Fajnie, na razie ulepszam tylko 2.03. Tanie upgrade, ale naprawdę sporo mi daje. Mam nadzieję, fajnie by było też, gdybym Ezili wbił. Na przykład na 20 poziom. To by było całkiem fajne. Czekajcie, co robił ten jej totem? Czy ja mogę to przeczytać? Chyba nie mogę za bardzo, co? Czy mogę tu przeczytać? Aha, nie mogę odpalić, no to fajnie. Sobie odjąłem tylko punkty życia. Dobrze, kupmy te Spectre, bo widzę, że zaczyna się robić, oj, całkiem nieprzyjemnie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ja zwróciłem. Zaczęło się robić dosyć nieprzyjemnie. Te zebry to jednak jest całkiem potężny rush. No, wydaje mi się, że tyle overdrive'ów to nie będzie problemu. Mówię, będziemy szli pod środkową ścieżkę, chociaż najlepiej to było postawić dwa razy Monkey Village, tak szczerze, i po prostu pójść pod primary training też gdzieś tutaj. Mogę na przykład postawić tu zamiast tego tak shootera. No dobra, Monkey Village pod primary training da mi więcej niż ten tak shooter, tak szczerze. Bigger radius. Okej, fajnie, nie wiem czy ta... Nie wiem czy ten tak shooter łapie się w zasięg akurat tego Monkey Village. Łapie się, super, bo jest symbol tego zwoju, widzicie? Jeżeli jest symbol tego zwoju, no to jest upgrade tutaj, nie? Trzeci na górze. To Monkey Village tego upgrade'u nie ma, nie kupiłem go, bo tu chcę iść pod środkową ścieżkę. Spoko. Znaczy, dalej wydaje mi się, że to jest totalnie nieoptymalne, co zrobiłem. Najlepiej byłoby postawić jakoś dwa Monkey Village właśnie tutaj, mniej więcej na środku i wtedy mógłbym budować tak shootery i z jednej i z drugiej strony, a tak to tylko te trzy tak shootery są w zasięgu tego primary training, więc absolutnie nie wydaje mi się to optymalne. Latająca forteca, 800, ta... Puchnij się w cymbał, Filip. 80 tysięcy. Mega drogi upgrade, ale wierzę, że uda nam się go. Mamy 10 level. Places cursed on the 3 strongest mob class bloons. Each one deals massive damage and... Okej, fajne. W sensie, ja już trochę nie pamiętam, jak Ezili działała.
Ale teraz widzę, że na tym 10 poziomie odblokowaliśmy fajnego skilla, bo on generalnie rzuca, tu jest napisane tak, rzuca klątwę na 3 najmocniejsze balony klasy Moab. Nie wiem, czy Bad jest klasy Moab, ale zgaduję, że tak. I powoduje, że zadaje olbrzymią ilość obrażeń co każdą sekundę przez 5 sekund. Czyli tak naprawdę 5 razy zadaje olbrzymią ilość obrażeń. Albo 6, bo to zależy, bo może zadawać obrażenia w momencie, w którym nakładacie, tak? Czyli macie w zerowej sekundzie, w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej i piątej. I to wtedy jest 6 razy. Ale zakładam, że 5 razy, Na pewno ten skill będzie go można ulepszyć. Ja pamiętam, że Ezili była bardzo mocna, jeśli o to chodzi. Przynajmniej w Bloons Tower Defense 6. Przypominam, że to, że jakaś jednostka była mocna w Bloons Tower Defense 6, niekoniecznie znaczy, że w tej części jest tak samo silna. Bo jeśli chodzi o kwestię balansu, to Bloons Tower Defense Battles 2 i Bloons Tower Defense 6 mają balans oddzielnie. O nie, on ma druida. To fajnie, w sensie to jest totalna tragedia, jeśli chodzi o late game dla mnie. Okej, bo w ogóle mogą polecieć na mnie DDT, jakby poleciały teraz, to byłby koniec. Latająca forteca. Let's go. Let's go. Zobaczcie, co my tu postawiliśmy w tym momencie. Dajmy jakąś emotkę. Muszę sobie te emotki zmienić, bo już mi się... Część już mi się nie podoba. W sensie ta jest spoko, ale trochę mi przeszkadza, wiecie, pojawia się to czarne tło i to czarne tło tak wychodzi poza ten dymek, to jakoś tak dziwnie wygląda. Z fajnych emotek to było całkiem fajne. No to było całkiem spoko. Najgorzej, jakby on wyszedł z gry teraz. To było najsmutniejszy scenariusz, to byłby. No i teraz ciekawe, czy będzie leciał jakiś bad? Tego nie wie nikt. No, nie dam rady. O, tu jeszcze zmieszczę chyba. Tak, tak, o, fajnie, zobaczcie, jeszcze jednego tak shooterka możemy wrzucić, super. No tak, no tak zone'em chcemy grać, chcemy ulepszyć tutaj na skilla. Później będziemy ulepszali na to za 40 tysięcy, oczywiście ten boost jest mega, mega fajny, ale zanim to, bardzo bym chciał kontynuować naszą przygodę z samolotami. No i co, let's go, lecimy teraz w kolejny piąty tier. Fajnie by było, gdybym zbudował wszystkie piąte tiery w jednej grze. Wydaje mi się, że jak najbardziej na tym trybie speed jest to możliwe. Ponownie wydaje mi się, że tu lepiej iść pod dolną ścieżkę, szczególnie jeżeli jestem w zasięgu Monkey Village, które i tak daje mi dużą część tych plusów, które bym miał idąc w środkową ścieżkę, tak? No bo środkowa ścieżka, wiadomo, daje tam możliwość bicia balonów z kamuflażem. Daje również te ananasy, no te ananasy to raczej jakieś mega mocne nie są. Patrzcie, co się dzieje. No, jestem bardzo ciekaw. Mamy 7 tysięcy przychodu. Spoko, spoko. No i dobra, o proste. I to też jest jeszcze w zasięgu. Widziałem primary mentoring oczywiście, a pójdźmy pod zniżkę. W sumie to nie ma większego znaczenia w tym momencie. Pyk. Lecimy pod kuszę. Tylko czy to nie jest tak, że ja automatycznie przegram, bo mam mniej punktów życia w 40 rundzie? Jeżeli tak, to trochę przypał. Spróbujemy go w takim razie zraszować. Ale to na razie nie. W sensie spokojnie, do 40 rundy jeszcze jest trochę czasu. Myślę, że w 37 powinienem go rasować, jeżeli chciałbym cokolwiek tutaj. Pewnie, Homeland Defense zaraz kupimy, bo w tym momencie akurat uciekła mi ta ilość golda, żebym mógł to kupić. Mamy Homeland Defense. Jeszcze jedno by się przydało, no niestety. Kiepsko to przemyślałem, ale to dlatego, że tu nie da się postawić tych lądowisk. Bo jeden będzie poza zasięgiem. Monkey Village, niestety. Będzie to oczywiście... Hej, zbuduję wszystkie piąte tiery w jednej grze. Świetne. Naprawdę świetna sprawa. Mega, mega fajny late game. Bardzo mi się podobają takie rzeczy. Cyk. No i super. Mamy to. Mamy to, słuchajcie. Latająca forteca ma jakiegoś skilla? Od kiedy? Nie, to nie jest tej latającej fortecy. Dobra, to jest tego samolotu, który my tu mamy. Ta Tsar Bomba tak zwana, tak? Bo tak się nazywa ten upgrade. No dobra. Mogę się teraz bawić jeszcze w jakieś piąte tiery tutaj, wiecie. Tak, shooterów, ale ja to bym chyba się bardziej tutaj akurat zajął
już oszczędzaniem. Znaczy oszczędzaniem, no dalej będę wysyłał balony, bo i tak teraz nie jestem w stanie. W sensie, za każdym razem, zobaczcie, i tak wychodzę na plus, tak? Mam 67 tysięcy, 75. Nie jestem w stanie zbić mojego przychodu, żeby nie dostać od razu kolejnego, więc jestem w stanie wysłać naprawdę olbrzymi rush. Chociaż nie jest to aż taki duży rush. Myślę, że tak z 300 tysięcy bym potrzebował na takie, wiecie, żeby wysłać 10 takich badów. Z drugiej strony one bardzo mocno odejmują przychód, więc muszę się też liczyć z tym, że jeżeli już je wyślę, to cała moja defensywa musi się w tym momencie skupić na tym, co już mam. Nie jestem pewien, czy to jest dobre, czy nie. Okej, on tutaj idzie pod... A jak mu pójdzie z jednym? A ja mam bad latawiec. Pewnie zniszczy jednego bada, nie? Bezproblemowo. Nie, no wcale nie jest tak bezproblemowo. Bo od tej rundy one też są trochę silniejsze. Czyżbyśmy jednym badem pokonali całą jego wielką defensywę? Nie wiem, ale wiem jedno. Trzeba kuć żelazo, póki gorące. Wysyłam od razu wielki rush. Co ja nawet fajnie to zrobiłem, bo on teraz część skilli będzie musiał zużyć na tego bada wyżej. Jeżeli jakieś skille ma w tym momencie. Ciekaw jestem, czy będzie próbował mnie kontrować, na przykład wysyłając DDT. Ale wydaje mi się, że nie ma szans wysyłając DDT na tą defensywę. Bo te samoloty są w stanie bić DDT przez tą Monkey Village. Proszę bardzo. No, łatwo nie jest, ale... No ale proszę ja cię bardzo, gościu. Cyk, wysyłamy jeszcze tą. Tsar bomba poleciała. Nawet boostować nie musiałem. Mega fajna gra. 38 runda. Bardzo mi się podobało. Nie wiem jak wam. Wszystkie piąte tiery przetestowaliśmy. Super. Daliśmy radę na druida. Ale to dlatego też, że nie miał tego druida, który cofa. Gdybym miał tego cofającego, wydaje mi się, że byłoby ciężej. Gdybym miał tego... Gdzie ty jesteś, druidzie? Czekajcie, bo gwiazdki muszę... O proszę, 150 dolarków. Piechotą mnie chodzi oczywiście. No i dobra, gdzie mamy... tutaj jest ten druid, tak? W magicznych jednostkach. Gdy miał Superstorma. Superstorm jest OP. Mam nadzieję, że pokażę wam to na którymś z następnych odcinków. No, granie też Superstormem. Ode mnie to tyle na ten moment. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Życzę wam miłego dnia. Oczywiście do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych filmach. Trzymajcie ciepło. No i co? Mam nadzieję, że gra się podobała. Cześć!